Hello and welcome back on my channel about backyard beekeeping. Oczywiście żartowałem. Witam wszystkich po długiej zimowej przerwie na moim kanale o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Przyjechałem dzisiaj po raz pierwszy do mojej mini pasieki, żeby zobaczyć, jak sytuacja wygląda po zimie. Ja oczywiście byłem tutaj wcześniej, bo nie wytrzymałem, żeby nie sprawdzić, jak pszczoły przezimowały i czy w ogóle to zrobiły. No i dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy rzeczywiście moje pszczoły przeżyły, tadam, niespodzianka, pszczoły robią oblot, ale muszę też zmartwić wszystkich oglądających. W mojej okolicy była bardzo sroga zima. No i niestety odsetek pszczół, które przeżyły zimę, jest niewielki. I w moim przypadku było podobnie. Miałem dwa ule, które szły do zimy. No i został jeden. Tylko ten najsilniejszy. Tego tutaj obok ula już nie ma. Kiedy byłem tutaj jakieś dwa tygodnie temu, zauważyłem, że niestety oblotów nie ma w tym ulu. Otworzyłem go. No i zobaczyłem, że niestety ul zginął całkowicie. Bardzo malutki tylko kłąb zimowy został na dwóch ramkach. No ale prawdopodobnie to choroba zabiła te moje pszczoły, bo były ślady po tej chorobie w całym ulu. Może mi się uda wyświetlić jakieś jedno zdjęcie z tego ula, to będziecie mogli to zobaczyć. Ale jak na razie jeden ul jest, przeżył. Nawet widziałem już, że nosi pyłek. Pszczoły noszą pyłek do ula, więc coś znalazły w okolicy. Jest 15 kwietnia, dosyć jeszcze chłodna jest na dworzu, ale dzisiaj jest około 65, może 8 stopni Fahrenheita. Więc postanowiłem przyjechać tutaj, żeby szybciutko zobaczyć, co się dzieje w tym moim ulu, który przeżył zimę. Nie będę całkowicie go tam rozbierał, przeglądał ramka po ramce, ale tylko tak szybko zajrzę, jak sytuacja wygląda. I oczywiście zapraszam do oglądania. Jest dzisiaj naprawdę silny wiatr. Znaczy nie aż tak silny, żeby zaraz tam wywracał wszystko, ale nie mam nawet jak podejść z dymem. Więc mam nadzieję, że te moje pszczółki nie będą zbyt nerwowe dzisiaj. Nie powinny zresztą. Mogę już zdjąć ocieplenie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ocieplenie zadziałało, czy nie, ponieważ nie mam teraz jak tego sprawdzić. Ul, który zginął, ocieplenie również miał założone. Niestety nie pomogło mu to, ale to nie zimno zniszczyło ten ul, tylko tak jak wspomniałem, choroba go zabiła. Więc nie mam pojęcia, czy to ocieplenie działało. Pszczoły są na samej górze. Będę musiał im odwrócić chyba. Tą pokrywę. Bo są przyczepione na samej górze.
ale to na razie tego chyba nie będę robił. Wiem, że na pewno muszę zdjąć tą białą ramkę. Położyłem to tutaj, żebym mógł włożyć podkarmianie, czyli ten ciasto cukrowe. Nie będzie chyba na razie to potrzebne. Zaraz sprawdzimy, co jest na dole. No, nie chce mi się to otworzyć zbytnio. Pewnie ramki są poprzyklejane jedna do drugiej. Pszczoły są nawet w dolnym korpusie. Ciekawe tylko, jest dosyć lekki korpus. Nie wiem, co one tu robią. Tak jakby wyjadały zgromadzony pokarm. Jest zasklepiona ramka, dwie właściwie, z pokarmem jeszcze tutaj. Więc prawdopodobnie będę musiał przełożyć cały korpus na górę. Przy okazji oczyszczę całość. Dużo od sklepów, dużo też cukru na dnie. No i tych żuczków też jest cała masa. Osyp zimowy dosyć spory. No ale tak jak wspomniałem, ta rodzina przeżyła. Myślę, że mogę uznać przezimowanie tych moich pszczół za sukces, skoro z dwóch uli przeżył mi jeden. No to 50% wychodzi na to, przeżyło. Co myślę, można uznać za sukces. No, na razie tyle. Nie będę za bardzo ich męczył. O, zapomniałem o tym rack. Człowiek przez zimę rdzewieje. Wyszedłem z wprawy. Teraz powinno być dobrze. Widzę, są pszczółki z pyłkiem, przylatują do ula.
przynoszą jakiś taki blady, blady pyłek, nie wiem co to jest. Jakieś wierzby może, albo inne rośliny, które w tej chwili wczesną wiosną tutaj kwitną. No dobra. Ocieplenie będę musiał jeszcze tutaj zostawić. Tylko muszę coś zrobić z tym. Muszę je troszeczkę zgonić na dół. Bo chcę założyć ten korpus, który był na samym dole. Chcę go założyć tutaj na górę, bo już zaczynają mi tutaj zaklejać, jak widać. Zgonimy je trochę na dół. No jest wiatrzycho jednak. Dzisiaj spore. Nie, nie zmieści się. Muszę to odciąć. No dobra. Młode pszczoły, które się w tej chwili wykluwają w ulu. Jeszcze nie znalazły nawet wejścia dolnego. Wylatywały przez górny otwór, który zostawiłem im w zimę, żeby się w zimę czasami przy cieplejszych dniach oczyszczały. No i na razie chyba tyle. Właściwie one są przyzwyczajone jeszcze do wlatywania przez górę, więc póki nie znajdą sobie przejścia, to chyba im zostawię te górne wejście otwarte, bo mogą się pogubić i mogą nie znaleźć drogi powrotnej. Tak, szukają, gdzie by tutaj wejść. Ale nie są zbyt agresywne, właściwie w ogóle. Są zaciekawione, ale nic więcej. Jeśli noszą pyłek, to znaczy, że jest matka w środku i że prawdopodobnie zajmują się młodymi. Ale to się okaże dopiero za jakiś czas. To ocieplenie górne okazuje się, że chyba się sprawdziło, bo
wilgoci w ulu nie było. Bynajmniej nie udało mi się zauważyć żadnej wilgoci. Więc chyba to ocieplenie spełniło swoją funkcję. Także na razie zostawimy je w spokoju. Niech sobie dalej pracują. Dla mnie najważniejsze jest to, że żyją i że wszystko jest, miejmy nadzieję, w najlepszym porządku. Mam też nadzieję, że ich tutaj zbytnio nie zdenerwowałem, ani nie nabroiłem im tutaj. Starałem się delikatnie tutaj się z nimi obchodzić. Także powinno być wszystko dobrze. To już zabiorę ze sobą. To nie będzie potrzebne. Cukier odrzucę gdzieś dalej, żeby mi tu jakaś wiewiórka po niego nie przyszła. Ten plaster z pyłkiem kupiłem go w tamtym roku. No nie widać, żeby tam go zbytnio pszczoły zjadły dużo. Niewiele, ale jak się pokazał pyłek, no to wiadomo, że pszczoły wybiorą naturalny pokarm niż takie coś, nawet nie wiadomo co w tym jest. Prawdopodobnie syrop kukurydziany też idzie w odstawkę. Założę jeszcze siatkę przeciw myszom, bo to jeszcze nie wiadomo, czy jaki gryzon się tutaj nie dostanie. Także na razie niech tak będzie. No i cóż, to by było chyba tyle na dzisiaj. Tak jak widzieliście, jest jeszcze za wcześnie, żeby dojść do jakichś konkretnych wniosków, jeśli chodzi o tą rodzinę. Jest wciąż bardzo wcześnie, wczesna wiosna i pszczoły dopiero rozwijają się. Pogoda zapowiadana jest dosyć dobra w moim rejonie, więc temperatury będą się podnosiły. Pszczoły jeszcze mają pokarm wewnątrz, już noszą pyłek, więc mam nadzieję, że to pomoże im w rozwoju. Wrócę tutaj, no może za jakieś 2 tygodnie, może 3. Zobaczę, co będzie się z nimi działo. Jeśli rodzina się rozbuduje i będzie dosyć silna, no to będę musiał myśleć o jakimś podziale tej rodziny, żeby zapobiec wyrojeniu się. Mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ no, nie chcę poprzestać na jednym ulu, ale chcę mieć ich trochę więcej. Zresztą w tym nowo rozpoczynającym się sezonie mam jeszcze parę niespodzianek, które chciałbym Wam pokazać, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Ale to dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie tym razem i zapraszam na dalsze odcinki w przyszłości. Cześć!